Guren jest bardzo przez was pożądaną postacią do moich ciekawostek o ninja z tego uniwersum. Także zapraszam na 10 ciekawostek właśnie o tej postaci. Jej imię oznacza karmazynowy lotos. Posiadała ona mały biały kwiat lotosu na swoim płaszczu, który jest odniesieniem do jej imienia. W omakę 134 odcinka Naruto Shippuden, Guren i Yukimaru uczestniczą w festiwalu z okazji 350 odcinka. Co ciekawsze, Naruto nie został zaproszony, a oni tak. Mimo tego, że była jedną z najsilniejszych wśród podwładnych Orochimaru oraz kandydatką na jego pojemnik, nigdy nie otrzymała przeklętej pieczęci. Była jedną z niewielu postaci, która potrafiła wykonywać pieczęcie za pomocą jednej ręki. Pomimo swojej krótkiej przygody w anime, jest postacią, która pokazała liczną ilość jutsu, bo aż 24. Odnosząc się do poprzedniej ciekawostki, była ona też postacią, która pokazała największą ilość jutsu do momentu, w którym nie zginęła. Była jedyną użytkowniczką Kekkei Genkai Shoten, którą widzieliśmy. Była inteligentną kunoichi i potrafiła być bardzo dobrą obserwatorką, co pozwoliło nieraz jej wyjść z opresji i precyzyjnie zdecydować, jaka opcja w danym momencie będzie tą najlepszą. Mimo tego, że głównie wykorzystywała swoje Kekkei Genkai, to jej taijutsu też było na niebanalnym poziomie. Na przykład potrafiła walczyć z Kakashim, unikać Rasenganów Naruto i walczyć z Rock Lee i Tenten jednocześnie. To już by było na tyle w tym filmiku, dajcie znać, o kim chcielibyście kolejne ciekawostki, a kiedyś może je zrobię. Pozdrawiam!